Najciężej jest wtedy, gdy wracam do domu i nie słyszę nigdy: dzień dobry, kochanie, jak ci minął dzień? Te pełne emocji słowa wypowiedziała w wywiadzie telewizyjnym 64-letnia Marcel Pichon, niegdyś modelka słynnego domu mody. Wkrótce po nagraniu rozpoczęła w swoim paryskim mieszkaniu głodówkę, prowadząc przez 45 dni dziennik agonii. Dopiero 10 miesięcy po jej śmierci odkryto zmumifikowane zwłoki. Pisarz Grégoire Bouillet podjął próbę zrekonstruowania losu Marcel Pichon w książce, w której warstwa dokumentalna przeplata się z fikcją literacką. Zadawał sobie pytanie, dlaczego taka dramatyczna decyzja. Grégoire Bouillet napisał W serce nie ustaje: każda książka jest całą biblioteką. To stwierdzenie dobrze określa jego powieść, bowiem można ją nazwać książką detektywistyczną, thrillerem, kryminałem, powieścią psychologiczną, historyczną. Długo można byłoby mnożyć gatunki literackie, do których przyporządkować ją by się chciało. Autor zabiera czytelnika w wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. Omawia tematy kulturalne, socjologiczne, polityczne. Mnie w sposób szczególny zafrapowały fakty z życia Francuzów w latach II wojny światowej. A Paryż i Paryżanie na przestrzeni wieków to crème de la crème tego dzieła. Fascynujące są rozważania o wpływie przodków na następne pokolenia, o pamięci genowej, o doświadczeniach dziadków i rodziców przesądzających o losie ich dzieci. Najważniejszym tematem jest jednak głód we wszelkich możliwych aspektach, włącznie z głodem uczuć i dramat samotności. Pragnienie usłyszenia: dzień dobry, kochanie, jak ci minął dzień? Serce nie ustaje. Lektura na wiele tygodni, a może miesięcy, imponująca rozmiarem, rozmachem, wszechstronnością tematyczną, głębią psychologiczną, godna polecenia najwytrwalszym czytelnikom. Będzie to wyjątkowe wydarzenie. Koncert towarzyszy bowiem finisarzowi wystawy pokonkursowej Biżuteryjna forma życia krzemienia pasiastego w stronę korzeni i ziemi. Ponadto jest to pierwsza trasa koncertowa pod tytułem Pierwsze rozdanie, promująca debiutancki album zespołu, i właśnie Sandomierz znalazł się w gronie wyróżnionych miast. W Sandomierzu na wszystkich czekają wyjątkowe muzyczne doznania, które wyśpiewa Eleni, wokalistka obdarzona niezwykłą wrażliwością i ciepłem, ciesząca się niesłabnącą popularnością i sympatią odbiorców. Bilety do nabycia stacjonarnie w Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu oraz na stronie kupbilecik.pl. Sandomierskie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski w Sandomierzu i Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej zapraszają na niezwykłą terapię półtonami dla wszystkich, którzy jesienną porą odczuwają brak dostatecznego wpływu dobrej muzyki na swój organizm, na cykl koncertów jazzowych pod tytułem Witamina Jazz. Bilety dostępne w Centrum Informacji Turystycznej lub na stronie www.kubbilecik.pl. Generacja Słowa to pierwszy festiwal o charakterze międzypokoleniowym, którego wspólnym mianownikiem są regionalizm i międzypokoleniowy charakter wydarzeń. W programie festiwalu przewidziane zostały spotkania autorskie, koncerty, happeningi, sesja naukowa poświęcona Stanisławowi Młodożeńcowi, aplikacja literacka i inne atrakcje. W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie filmowo-literackie. 2 października będzie tu można obejrzeć film dokumentalny pod tytułem Dowód Tożsamości. To debiut reżyserski wybitnego pisarza, reportera i fotografa Mikołaja Grynberga. Dokument powstał we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i miał swoją premierę podczas Warsaw Jewish Film Festival.
Już za tydzień finał 29. edycji konkursu piosenki Wygraj Sukces. Na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury będzie można usłyszeć najlepszych wokalistów spośród 1200 uczestników biorących udział w przesłuchaniach konkursowych. Zwieńczeniem finału będzie koncert Michała Jurkiewicza wraz z zespołem. Po książce i teledysku przyszedł czas na film. Jeden z najbardziej zasłużonych Tarnobrzeżan, charyzmatyczny kapłan Michał Józefczyk, został sportretowany przez Piotra Szewczyka w filmie dokumentalnym Z niebem w sercu. Premiera początkiem października w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Wstęp wolny. Slater King. Let's get to the question that everybody is dying for you to answer. Miliarder spotyka kelnerkę Fridę na przyjęciu charytatywnym i zaprasza ją na wakacje na prywatną wyspę. Początkowo wszystko wydaje się rajem, ale dziwne wydarzenia budzą w Fridzie podejrzenia. Aby przetrwać, musi odkryć mroczną prawdę o wyspie. Do you guys want to come? Did we just jet off to a billionaire's island with a bunch of strangers? He's not a stranger. He's Slater King. I can't tell you how healing it's been just to disconnect. Phones, please. Wait, for real? It's just better without phones. I hope it's okay. This is my favorite one. I think I'll survive. We grow our own food. I wear the same thing every day. So do you think it's weird that there's like clothes for us? I think it's just like rich. It's not what I thought it was gonna be. What do you mean? The legendary parties of Slater King. Twice if I'm in danger. What day is it? I don't know. When are we leaving? Whenever you want. You okay? Dude, your eye. Can't you feel me? There's something wrong with this place. I've turned under my nails and I don't know how I got there. Are you having a good time? I feel like forgetting like a lot of stuff. There's something weird going on. Something's making us forget. Where's Jess? Who's Jess? My friend. You remember her? Yes. But I don't remember her. Oh. Who's there? I'm going for the phones. Keep a lookout. Oh my God. What are we gonna do about you? Hmm? Here's a preview. Be warned. It's intense. Po rodzinnej tragedii Ditzowie wracają do Winter River. Buntownicza córka Lily, Astrid, otwiera portal do zeświatów. Prawdziwy chaos rozpęta się, gdy ktoś wypowie imię Beetlejuice'a 3 razy. I can't believe Grandpa is dead. Death is hard. Yeah, sometimes I think life is harder. When I was a teenager, a trickster demon terrorized our entire family and tried to force me to marry him. I believed he was gone forever until you found this in the attic. Ew. It was Beetlejuice. Don't ever say that name. Beetlejuice. No, Astrid! I am serious! If you say his name 3 times, he will appear. Beetlejuice. The juice is loose. I am gonna make you so happy. The living. The dead. Can they coexist? That's what we're here to find out. Where is Beetlejuice? Where's Beetlejuice? Beetlejuice. Feel free to express yourself. Don't be afraid. You're a figment of my imagination. Really?
Is this a figment of your imagination? M2 Films przedstawia. Istnieje taki wyjątkowy teatr lalek. Pełen energii marzyciel Don i niepewny siebie pluszek DJ Piesiu Pies, po tym gdy gang porywaczy kukiełek wykrada je z teatru, staną przed poważnym zadaniem, muszą wyciągnąć swoją przyjaciółkę Dee i inne zabawki z poważnych tarapatów. Potrzebuję coś zmienić, w końcu coś przeżyć. Godzinę ci daję. No masz dwie. Typie, ty, ja cię widziałem. W teatrze na Szurkach. Mów mi DJ Piesio Pies. Ja jestem Piesio, z ekipą gram. Tylko z całą ekipą to wiesz. Ciężko znaleźć kumatych, nie? Możemy poszukać razem. Borys Szyc, Mateusz Banasiuk, Julia Wieniawa. Ty słyszałeś? Wołanie o pomoc, czyli komuś dzieje się wielka krzywda, co mnie bardzo cieszy. Albowiem mam w końcu szansę, ażeby wykazać się jako bohater. Jazda, raz, raz. Ho, żeby tak odjechać, to jeszcze nie widziałem. Dwójka przyjaciół i niezliczone przygody. Gdzie reszta? Mów! Porwali ich, mieszają mogłem, byłem sam. To już nie jesteś! Nasz dom! Przyjaźń. Kiedy masz już dość przyjaciela, to największa przygoda. Ktoś wzywał? Świetnie, bo pomoc już w drodze. Niech ta pomoc się pośpieszy! Masz przyjaciela! Chcesz być bohaterem? Czekaj, a to pytanie z tych takich podchwytliwych, tak? Ty, dobra, jednak nie chcę. Trzeba było mówić, jak pytałem. Nierozłączny. Mam załogę szopów, chłopów parę szarych, dymdli w takie dni i masz wsparcie kumpli. Maryla. Adam Mickiewicz. 22-letni młody mężczyzna zapowiada się na wielkiego poetę, ale ma też gorące serce. Spędza letni czas w dworze przyjaciół. Pojawia się tam piękna Maryla. Serce młodemu Adamowi bije coraz mocniej, ale jest tam też jego najbliższy przyjaciel Tomasz Zan, który również spogląda na Marylę. Dochodzi do konfrontacji. Trudno jest znaleźć odpowiednie słowo. Pocałunek jej. Ach, nektar boski. Jako płomień gubi się w płomieniu. Uwodziciel z ciebie, Adamie. Podziwiać można, ale zrywać nie. To tylko nauczyciel. Wielki poeta. Jeżeli nocną przybliżysz się tobą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą i dwa opatrzysz księżyce. Masz szczęście. Nie zabiję cię. Kobiety potrafią być okrutne. Maryla, słodkie miłości wyrazy cieliła skąpo w rachubie. Choć jej kto kocham, mówił po 100 razy. Nie rzekła nawet i lubię. Liczy się chwila. Ta, która trwa. Zapisałem na końcu pytanie, co mnie natchnęło, przyjaźń czy kochanie?